Inter Royal Lady i Joanna Wyżek. Można by powiedzieć, że damski duet idealny. Od początku byłyście faworytkami tego wyścigu. Jaki był plan na tą gonitwę? Plan był taki, że po prostu jedziemy po swoje. Nie spodziewałam się trochę, że wypchną mnie na front. Myślałam, że Konrad może pojedzie i po prostu była taktyka, żeby się gdzieś tam ulokować za nim, pilnować i wyjść na prostą i zafiniszować. No ale wyszło jak wyszło. Jak widać, Kobyła jest naprawdę jest niesamowita, bo i po froncie się dobrze czuje, za końmi, w środku, nie przeszkadza jej koń obok. I fajnie, że też się pokazała z takiej strony, że nawet po froncie może galopować i tam nic innego jej nie interesuje. Inter Royal Lady to imię zna chyba każdy miłośnik koni wyścigowych. Już przed chwilą ją przedstawiłaś mnie znakomicie. Czy to są wszystkie jej atuty? Myślę, że no, o tej klaczy można mówić i mówić, ale można nawet zauważyć tutaj na padoku, że ona się bardzo spokojnie zachowuje. Inne konie trochę caplują, są podkocone. Ona wygląda na taką klacz, która wie, po co tu jest i doskonale wie, co ma robić. I długo będzie szukać dla niej konkurentki godnej. Ile pozostało ci zwycięstwa do jockeya? No, po tym wyścigu 7 jeszcze. Mam jeszcze dzisiaj 2 wyścigi, więc jeszcze jest szansa. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dziękuję bardzo.